No i co? Płaci ten Volkswagen, płaci, a nawet nie został samochodem roku. Nie, panie, taka robota. Chcesz być na tym pasie? Nie. Okej. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy to dobrze, że ten samochód, który został samochodem roku, został samochodem roku, i odnosimy się też do tego... Kto i dlaczego został? Co wyście mówili i kto według was miał zostać? No dobrze, to... To co, to najpierw chyba już zrobimy ten reveal, kto został, bo dobrze, chyba już to wszyscy wiedzą i to, tak. To, że wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to po pierwsze na ekranie teraz pojawia się... Nie, to skręca pas. Marek, ja umiem czytać, dziękuję. Nie skręca pas? Nie, nie skręca pas. Widzisz, tutaj masz takie strzałeczki na dole. Dobra, przepraszam, zostałem wyrwany z pantałyku. Nie, zbity z pantałyku. To właśnie zostałem zrobiony. Dobra, nie, ja jednak nie mogę być na prawym fotelu. Nie, ty nie możesz, bo ty się w***ś jak ja prowadzę, a dziękuję bardzo. No widzicie. Czy ja się w***ś jak ty prowadzisz? Nie, bo ty się skupiasz na innych rzeczach, a ja jestem, kurczę, ja się nie nadaję. Dobrze, jedziemy z tym koksem. Dobra, okej. Innymi słowy, tak, na ekran wrzucam, a ty mi nie wykonujesz żadnych manewrów w międzyczasie. Nie, właśnie dlatego jechałam tym pasem. Kurczę, ty jedziesz tym pasem dlatego, żeby się nie wpieprzyć na końcu jak normalny człowiek. No, będziesz stała teraz w korku. No jak można, ja się pytam. Dobrze, nieważne, no już, dobrze. Widzicie, kto głosował na Dacia Jogger, kto głosował na Mazda CX-60, na Nissana Ariya, Peugeota 308 i Megane Renault E-Tech. Punktacja jest taka, czy ktoś zgarnął tak 6 punktów. No, Megane E-Tech zgarnęło wiele 6-punktowych ocen. Mm-hmm. I powiem szczerze, czy ktoś gdzieś jeszcze komuś dał 6 punktów? Co, tylko Megane dostawało po 6 punktów? Chyba tak, jak tak patrzę. Nikt chyba więcej nikomu nie dał 6 punktów, tylko Megance. A tak to były jakieś tam po 4, może gdzieś jakieś tam piątka się jedna znalazła. A to bardzo ciekawe. A bo... nie, tak. Nie, bo myślałam, że będzie bardziej wyrównana walka z Ariją. Tak, tu kolega Stroczyński dał 5 Nissanowi. No. Ale to tyle. No więc właśnie. Rzecz, która... No tak, po pierwsze zobaczcie, jak bardzo wygrało Megane E-Tech. Praktycznie do następnego w kolejności, czyli do Nissana Ariya, jest praktycznie drugie tyle punktów, bo Megane E-Tech zebrało 96 punktów od 20 jurorów, z których każdy mógł dać od 0 do 6 punktów. Następny jest 50 punktów dopiero Ariya. Wow. I to jest zmiana, która wynika... Zmiana, która wynika ze zmiany, o której już opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, ale mi to też przypomina, jak to zupełnie inaczej wyglądało rok temu. Pamiętasz, jak jeszcze Zachar był w Tak, zanim wyjechał na farmę. Rzeczywiście, ponieważ każdy z jurorów miał 20 punktów do rozdysponowania i mógł 10 maksymalnie przyznać jednemu modelowi, no, oraz ocenić jeszcze minimum dwa pozostałe, to spowodowało, że w ostatniej chwili, a Zachar Zawadzki na końcu, do ostatniej chwili wygrywało, ale tak dosłownie dwoma, trzema punktami Renault, jak ono się nazywało? Arkana. Bardzo fajny samochód. Fantastyczny samochód. I Zachar w tym momencie, bum, 10 punktów na Forda i wywrócił całą stawkę do góry nogami. Tu, kiedy zostaliśmy ograniczeni do 12 punktów, 6 maksymalnie dla jednego, to nagle się okazało, że mamy już o wiele mniej punktów do przyznania pozostałym i trzeba bardzo dokładnie ważyć swoje oceny. No więc właśnie... Ważyć się ze słowami, liczyć się ze słowami. No. Tak, ważyć słowa. Tak, dzisiaj bonusowy odcinek poprawnej polszczyzny. Poza tym, że przeklinałam na początku i będziesz to musiał wypikiwać. Trudno. Ale co miałam powiedzieć? Mam wrażenie, że bardzo wam to ułatwiło życie, dlatego że mogliście, w sensie wy jurorzy mogliście zagłosować właśnie bez takiego, że o Jezu, dobra, jeszcze mam
50 punktów, to tak, jeszcze... Komu jeszcze przyznać, to tak. Jeszcze muszę rozdysponować i temu, i sremu, i owemu. A tym razem mam wrażenie, że tobie było w każdym razie łatwiej. To znaczy tak, przede wszystkim w finale było łatwiej, bo po pierwsze znalazły się samochody, którymi wszystkimi jeździłem. Mhm. Nawet jeśli Arion jeździłem w ostatnim momencie, w ostatniej chwili, ale przejechałem się i bardzo dobrze, bo w zeszłym roku był Ford, a Ford, jak wiadomo, rozmawia ze mną jak nie musi, więc nie rozmawia ze mną. I więc w tym roku było mi łatwiej z tej perspektywy. Również łatwiej było dlatego, że przynajmniej... Znaczy tak, że były samochody, na które byłem zdecydowany głosować, to były moje faworyty, niezależnie od wszystkiego. Mm-hmm. Bo zdaje się, że raz czy drugi zdarzyło się, że tam jakiś był dosłownie jeden samochód, na który bym zagłosował, a cała reszta się znajdowała w tym finale, tak... No nie byłeś do końca przekonany. Tak. Ale no właśnie, to prowadzi mnie też do tego pytania, które zadaliśmy w poprzednim odcinku i na które nasi widzowie odpowiadali. Rany, to tak pada? Coś tam kropi. Miał być śnieg. Wolałabym śnieg. Chodzi mi o to, czy pytaliśmy, czy zdaniem naszych widzów to na coś wpływa. No więc nasi widzowie są podzieleni. Część jest zdania, że nie, na nic nie wpływa i że w ogóle... Po co? Co to za różnica? Czemu to A nawet? Część jest zdania, że jeśli wpływa, to tylko na cenę samochodu. W sensie, jak samochód zostanie tym samochodem roku, no to wtedy co se mogą... To nie ma rabatu. To nie ma rabatu, mogą sobie podnieść cenniki. Ja myślę, że to drugie nie jest do końca prawdą. To raczej jest coś takiego, że dostajesz darmową jakąś tam komunikację na temat tego samochodu, tak. który masz do dyspozycji w danej marce. Ale bardzo zaciekawił mnie też komentarz, który napisała jedna z naszych widzek, która powiedziała, że jej zdaniem samochód roku to powinien być taki samochód, na który każdego stać i to w dodatku za gotówkę, a nie w leasingu. No... Znaczy, okej, była tam Dacia Jogger na ostatnim miejscu. No, słuchaj, nadal, przepraszam cię bardzo. Znalazła się w finale. Czy ja mam 70 tysięcy do tego, żeby pójść teraz i kupić Dacię? Abstrahuję od tego, czy ona mi jest potrzebna do czegokolwiek. Wiesz co, jak widuję ludzi w sklepach, to ludzie w gotówce, wiesz, pieniążki z rączki do rączki. My jesteśmy jacyś dziwni, co tylko, wiesz, przykładają telefon i idą dalej, a potem... Nie, przepraszam, ja mam 25 euro w portfelu. No, a i zapłacisz nimi gdzieś w Warszawie? Nie? No właśnie. Wiesz co, ja nie wiem skąd one się wzięły tak właściwie. Z jakiejś wycieczki zostały. Dobrze, w każdym razie większość ludzi gotówkę ma i gotówki używa. Okej. Okay. Co do samochodów? Przepraszam, czy posługujecie się telefonem, kartą, gotówką? I dlaczego? Piszcie, bo jestem ciekawa. To nie ma nic na celu, po prostu jestem ciekawa. Nie będziemy zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Błagam. Poza tym połowa pisze pod takimi kontami, tam nie wiem, Zdzisław Dyrma. Myślę, że Jezus Chrystus, który do nas pisze, to nie jest ten. Myślę, że nie. Dobrze. Ja może przeczytam jeszcze, znaczy tak, powiem przede wszystkim, jak ja głosowałem. No, bo teraz już możesz się przyznać. Teraz mogę się przyznać, już sobie otwieram, bo sobie zapisałem to wszystko i mam też komentarze, bo jurorzy muszą uzasadnić swoje decyzje. Mhm. I ja wam tu wszystko uzasadnię. Nie ma, że boli, że coś chowam, zresztą nie wstydzę się. Dobrze, zacznę od początku, czyli od Renault, znaczy od początku, od najwyższych punktów, czyli Renault Megane E-Tech. Na któremu przyznałem 4 punkty. Mm-hmm. No jedź. I to była moja najwyższa ocena. Mm-hmm. Nowoczesny elektryczny kompakt oferuje sensowny zasięg w opakowaniu auta do miasta, a właśnie w mieście najbardziej potrzebujemy elektryków. Jak wszystkie BEWy obarczony jest ograniczeniami wynikającymi z pogody i infrastruktury, ale licząca kilkaset kilometrów trasa po Polsce pozwoliła mi poznać więcej plusów niż minusów Megane E-Tech. Być może gdybym testował je tak jak w tej chwili Cupra Born, to byłoby inaczej, bo zasięg byłby taki, ale na szczęście to było w lesie. A może gdybyśmy pojechali Fordem, to może bym śmiał coś do powiedzenia o Fordzie. Może, o ile on miał jakieś w ogóle premiery w tym roku. Po 3 punkty przyznałem Nissanowi Ariji, mhm, oraz Mazdzie CX-60. Mhm. Nissan Ariya. Bardzo wiele sobie obiecywałem po Ariji. Rozczarowała nawigacja z miernym planowaniem ładowania w trasie i problemy z szybkim ładowaniem. W dwóch sieciach nie zbliżyłem się do obiecywanego piku. Piękny samochód z gadżetami, które mam wrażenie mają odwrócić uwagę klienta od pewnych braków.
Dyskutowałem na ten temat z naszym widzem Michałem Kluczem, który jeździł w UK Arią i potwierdził wiele moich uwag, które mu tam zapisałem. A no tak, bo przecież Michał, mam wrażenie, że rozważał ten samochód rozważał po Skodzie. Zmianę Skody na Arię. Tak. Zdaje się, że Skoda nadal wygrywa. Okej. Mazda CX-60. Odwaga za wytrwałość, za powrót do dużych silników w czasach downsizingu należy się uznanie, nawet jeśli w formie toastu here's to the crazy ones. Ale wiesz co, to prawda i Mazda właśnie dlatego też zasługuje na uznanie, a jak jeszcze teraz się dowiedzieliśmy, znaczy dowiedzieliśmy się, potwierdzono, że właśnie będzie ten diesel i jeszcze będzie ten 3-litrowy taki elegancki. Benzynowy, tak. Benzynowy, no to mój ty Boże, to przecież, znaczy nikt tego w Polsce nie kupi, znaczy nie wiem. Znaczy wszyscy będą chcieli, ale nikt wszyscy nie kupi. Wszyscy będą chcieli, ale nikt nie kupi, wszyscy będą pisali, że to taki jest ten, to jest to bym prawdziwy kupił. Samochód, taki, taki to bym kupił, kupił za a nie te lat. Volkswageny, ale na końcu... Ludzie głosują portfelami. Tak. Powiedzieli jadąc Mini. Peugeot 308. Jeden punkt. Peugeot ze swym niebanalnym designem na pewno przyciągnie koneserów, ale gdybym miał wybierać w ramach grupy Stellantis, zdecydowanie głosowałbym na Astrę lub na Citroena C4. Mhm. Astra, no za późno, zresztą głosowałem w pierwszej turze chyba na Astrę. Z Astra za późno się pojawiła, żeby większość jurorów miała szansę się z nią zapoznać. Racja, bo przecież myśmy jeździli Astrą jakąś jako pierwszą jesienią. We wrześniu. To wczesną jesienią. A, nie, to wcześnią. Wczesną jesienią. Ale nadal to C4 był zeszłoroczną premierą. Ach, no racja, C4 jeździliśmy w zeszłym roku. Tak, była w każdym razie oba o wiele fajniejsze samochody, ba, przejechałem się teraz C5X i C5X jest o wiele fajniejszym samochodem z grupy Stellantis niż Peugeot 308. Właśnie, a to teraz ja mam pytanie. Jeśli teraz jeździłeś C5X, czy C5X będzie mogło pojawić się w przyszłorocznym konkursie? C5X było chyba brane pod uwagę na tegorocznej liście. Ale jak? Przecież go nie było. Wiesz co, będę musiał sprawdzić, czy ono było na liście, czy nie. Zaraz zobaczymy. Nie, chodzi mi o to, że nie było go... Jeżeli go nie było, to znaczy, że go nie było. I nie mógł być brany pod uwagę. Zaraz to sprawdzę z ciekawości. Dacia Jogger, też jeden punkt. Podobno cena czyni cuda. Dacia Jogger byłaby kapitalnym samochodem rodzinno-roboczym dla fachowca, alternatywą dla osobowego Kangoo. Zresztą zastępuje Lodge i Logana MCV. Ale niezależnie od wyjaśnień producenta, samochód z jedną gwiazdką w testach zderzeniowych bezpieczeństwa, czy w testach bezpieczeństwa, nie zasługuje na więcej niż jeden punkt w plebiscycie na samochód roku. Teraz może nastąpić ogólne zesrańsko, że to chodziło o to, że siedmiomiejscowa wersja, a w ogóle nie przetestowali, bo przetestowali Sandero, a tam nie było czujników na pasy i tak dalej. A to nie o czujniki na pasy chodziło. Sandero też dostało dwie gwiazdki, więc to, przepraszam bardzo, nie jest z całym szacunkiem kandydat na samochód roku. Przepraszam, włączę na chwilę internet. Mam na nadzieję, że to nie wejdzie nam teraz na mikrofon i zaraz zobaczymy. To wyłącz To nie o to chodzi, chodzi wiem, o interferencję. No, a co chciałbyś zobaczyć? Chciałbym zobaczyć. Bo nasi widzowie. Czy ten C5X był uznawany, czy nie? Bo jeśli nie był uznawany, to zawsze mogę na niego zagłosować w przyszłym roku, jeżeli nie będzie nic ciekawszego. To ty szukaj, a ja teraz powiem, bo z pamięci specjalnie patrzyłam. Było parę głosów na Mazdę CX-60 jako na samochód roku, co. Poniekąd rozumiem. Citroen C5X był w tym roku. Nie wiem, kto nim... przepraszam, była prezentacja. Wielu dziennikarzy mogli jechać na tę prezentację. Myśmy chyba wtedy byli na BMW czy na czymś. Znaczy ja byłem. Więc nie byliśmy na tej prezentacji, ale była prezentacja. Rzeczywiście, bo przecież nawet Bartek Urban nim jeździł, tylko pluginem. Więc była prezentacja, mogli się zapoznać, ale się na nim nie poznali. Uważam, że moi koledzy po fachu nie wiedzą, nie znają się na samochodach. Przepraszam bardzo. Ja się znam. Ja bym zagłosował na C5X, gdybym nie jeździł. To znaczy, jak babcię kocham, gdybym była jurorką, oddałabym wszystkie punkty na C5X. Przebakterowałabym się za inne. 6 plus jeszcze dwa samochody musisz ocenić. Dobrze, to dałabyś 6 punktów C5X. To dałabym 6 punktów i pozostałe jeszcze na inne wersje silnikowe C5X. Nie, bo dla mnie to jest, ten samochód jest, wiem, że robię ci teraz spoiler twojego odcinka, a poza tym no to nie ja tam występuję, ale ten samochód jest taki dobry. Tak, w związku z tym na zakończenie tego odcinka, żebyśmy jakoś to podsumowali, bardzo fajnie, że wygrało Renault Megane E-Tech, które uważam za całkiem przyzwoity samochód.
ale nasi widzowie też się tego spodziewali. Część liczyła też na Arię. Ale generalnie o kan dupy potłuczne wyniki, bo powinien wygrać był Citroen C5X, z którym niestety nie jeździłem i nie mogłem na niego zagłosować. Pa! Pa! No misiu, jedź, no. Czerwony dywan. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.